Witamy Was na treningu razem z Zuzią. Po raz 22 spotykamy się. Słuchajcie, Zuzia, dzisiaj znowu mam dla Ciebie prezent. Jak pięknie poćwiczysz, to dostaniesz taką małą czekoladkę. Dobra. Okej? Okay? Mowa stoi? Tak. No to żółwik. Pamiętajcie, że zawsze można troszkę robić rozgrzewki na zasadzie, że bieg w truchcie, albo tylko nawet przestępowanie z nogi na nogę, żeby chociaż trochę się rozgrzać, tak, że plukamy raz piętą jednej, raz drugiej, dokładamy sobie do tego Zuzia pracę ramion, tak jakbyśmy biegli tylko w miejscu, prawie, dobra, świetnie. Jak już to zrobicie chwilę, albo jakąkolwiek inną rozgrzewkę, to zrobimy sobie znowu układ stabilizacyjny. To Zuziu, ja pokażę, a może potem ty zrobisz, co? Albo chodź, spróbujemy razem. Kręt podparty, to jest nasza pozycja wyjściowa. Tylko wiesz, jak myślę, że zrobimy sobie to troszkę bokiem w takim kierunku, dobra? Tam też jest. No i teraz tak, no tam. I będziemy wysuwać sobie prawą rękę, lewą nogę. Będziemy dotykać łokciem i wracać z powrotem. No i wracać z powrotem. Świetnie. Nie za szybko. Możemy zmieniać dwa razy i zmieniać. Bo dla dziecka to może być trudne. Czyli druga noga, łokieć do kolana, powrót. Łokieć do kolana, powrót. Zuziu, ustabilizuj i nie śpiesz się, pomogę Ci, dobrze? Wolno, hop. Hop i zmienić rączkę. Nawet dla dzieci możecie zrobić taką odmianę, że Zuzia pod przodem i tylko już bez dotykania łokciem, dobrze? Nie, na kolanku, na obu kolankach, dobra. Jedną rączkę prawą wyciągasz i lewą nóżkę. Jesteśmy, no ale trzymaj to. No, co jest dzisiaj z Tobą? Staramy się, żeby noga nam nie szła do góry, bo będziemy się właśnie wywracać. I żeby ręka też była na jednym poziomie, ok? Ale też nam nie szła w dół tak. Dobra, no. Przytrzymujemy i zrobisz jeszcze na drugą stronę? Spróbujesz na drugą nogę? No, ustabilizuj, podeprzyj się. Dobrze. I powrót. Wow. Co to się dzisiaj z Tobą dzieje? To może ja pokażę, co? Jeszcze raz. Dla dzieci odmiana może być taka, że tylko trzymamy, staramy się być na przedłużeniu tułowia z jednej i z drugiej strony. Dla bardziej dorosłych dzieci i dla dorosłych dotykamy sobie łokciem, wracamy po parę razy. Można zrobić 15 razy, 10 razy na stronę i dopiero zmienić, a można robić co 2, co 3 razy. Będzie na pewno łatwiej wtedy i w razie czego z dzieckiem można przybijać piątkę, a dziecko również może nam liczyć, ile wykonaliśmy razy dane ćwiczenie. Super, Zuzia. To co? Kończymy na dzisiaj? Tak. Ciężko dzisiaj było Ci ćwiczyć. To może Cię ta nasza czekoladka troszkę energii Ci doda, żeby można było zrobić to następnym razem jeszcze lepiej, ok? Ale i tak byłaś bardzo dzielna. Piątka. Słuchajcie, do zobaczenia na następnym treningu.